21 marca 2021 roku. O, 21, 21, dwa oka. Więc proszę Państwa, oddział 444 też się ładnie rymuje. Oddział 444A. Taka enklawa Świerka. Pokazywałem to w filmie sprzed ponad roku. Pokazywałem tutaj taką właśnie w tej enklawie Świerku grupę składającą się bodajże z 7 sztuk Świerków, które uschły. Które uschły, proszę Państwa, w owym czasie, kiedy to pokazywałem, ich stan był już taki niezadowalający za bardzo, ale jeszcze jako tako pamiętajmy o tym, że było to rok temu. Proszę Państwa, obecny leśniczy potrafił to w ciągu tych swoich 3 miesięcy tutaj bytności usunąć owe świerki, 8 było tych świerków, usunąć owe świerki, proszę Państwa, i zgromadzić się tam koło drogi w postaci stosów. Nie wiem, co tam z tego, że tak powiem, odebrał, jakie to sortymenty z tego będą, no ale na pewno się za jakieś pieniądze to sprzeda. Ja to długi film traktujący o temacie tych wszystkich posłuszów moich, więc do panów, którzy tam się naśmiewali w komentarzach o tym, że posłusz w lesie musi zostać, bo tamto, więc skoro musi zostać, proszę Państwa, to po jaką ciężką cholerę wycięto go teraz, po 2-3 latach, albo 4, jak tam stał, żeby zrobić Frani radość? Żeby po mojemu było? Nie, proszę Państwa. Zrobiono to dlatego i tylko i wyłącznie dlatego, że jest to jakiś majątek, jakieś pieniądze, bo zostawmy w lesie dla dzięciołów coś, co jest dla nas niekorzystne, ale jeśli my na tym mamy coś zarobić, to zaróbmy i zarabiajmy. Więc takie rozumowanie i tłumaczenie, że posłusz musi zostać, jest tłumaczeniem zgoła nienormalnym, dziwnym przynajmniej. A w kontekście tych wydarzeń, no to tym bardziej niezrozumiałym, to jest drewno i tak jak poprzednio proponuję panu nadleśniczemu, panu księgowemu, obciążyć różnicą pomiędzy tartacznym świerkiem a opałem świerkowym pana leśniczego, byłego tego leśnictwa, Krzysztofa Czachura. Żeby była jasność, proszę Państwa, jak ktoś nie potrafi czegoś robić, to niech zapłaci za to karę. O, bodajże, broń Boże, nie wysoką, ale karę finansową. Jak widzimy, po lesie chodzą ludzie, spacerują i widzą też tą gospodarkę, którą tutaj prowadził przez długie lata leśniczy Krzysztof Czachur. Przejdziemy do kolejnych tego typu działań i wydarzeń.